Jeszcze jedno trudne zadanie czekało pierwszą armię w drodze do Bałtyku. Niespodziewanie silny opór stawiła zaloga Kolobrzegu, przekształconego na miasto twierdzę. Trzeba było walczyć o każdą ulicę, niemal o każdy dom. Osiemnastego marca po 12-dniowej bitwie Kolobrzeg został ostatecznie zdobyty. I tak żołnierz polski dotarł do Bałtyku na ziemiach, które należały do nas za Bolesława.